Buziaczek, moi mili, to już oficjalne, już się stało, mamy znowu koniec roku albo początek kolejnego. A skoro koniec roku, znaczy, że spod ziemi zaczynają wyrastać te wszystkie topki, podsumowania i tak dalej, jak na przykład top ulubionych dzieci, które wasi rodzice robią co roku. Każdy to wie. I ja do was przychodzę z topem, tym razem jest to top najlepszych filmów 2018, spodziewajcie się też topu najgorszych, tylko nie wiem, czy to wtedy top. I zanim zaczniemy, tylko takie małe słowo wstępu. No po pierwsze, topka jest oczywiście subiektywna, tylko na podstawie filmów, które oglądałem. Nie oglądałem absolutnie wszystkiego, jeśli uważacie, że czegoś tu zabrakło, że coś tu powinno być, piszcie na dole w komentarzu. Rzecz druga, jest on tylko na podstawie polskich oficjalnych premier w szerokiej dystrybucji. Nie festiwalowych pokazów, nie jakichś zamkniętych pokazów, coś takiego. Tylko filmy, które wyszły do kin w 2018 roku w Polsce, czyli mogą być filmy z 2017 i nie wszystkie z 2018 już były puszczone. Niektóre będą w 2019, trzeba brać to pod uwagę. Rzecz trzecia, słuchajcie, będą też wzmianki honorowe przed samym topem, top 3, przed samym tym. I od razu wam mówię, nie spodziewajcie się opisów fabuł i coś takiego. To jest bardziej w formie polecajek od waszego internetowego przyjaciela Misia. Więc co tu dużo mówić, zaczynamy! Webank! Kanał Aberracje jest miejscem dla każdego miłośnika kultury. Jeżeli interesujesz się kinem, grami wideo lub światem komiksu, to powinieneś rozważyć subskrypcję, by być z naszymi materiałami na bieżąco. Serdecznie zachęcam. Miejsce 10. Naszą listę otwiera mała kontrowersja. Film, który w mojej opinii jeszcze jakiś czas temu myślałem, że się nie znajdzie w ogóle w topie. A jednak proszę bardzo, jedno z moich zaskoczeń na nowych horyzontach, bo był najbardziej hollywoodzki ze wszystkich filmów, jakie tam widziałem. Film Searching. Słuchajcie, thriller, a zarazem taki dramat rodzinny rozgrywający się tylko i wyłącznie na ekranie laptopa, komputerów, tabletów i tak dalej. Takie eksperymenty były, zwłaszcza w horrorze, ale Searching pierwszy raz robi to pięknie, wręcz prawie idealnie i doceniam, jak są domuskane serwisy internetowe, różnego rodzaju systemy operacyjne i tak dalej. Ale poza tą warstwą realizacyjną kryje się też oczywiście ten thriller, który czasami jest przegięty, czasami jest go za dużo, czasami jest on naiwny, ale jednak skrywa w sobie też drugą warstwę, czyli dramat rodzinny i taka mała rozprawa o mediach społecznościowych, ile, jak tam kreujemy swój wizerunek, ile ludzie o nas wiedzą, kim tak naprawdę jesteśmy i czy nasza rodzina w ogóle wie, kim tak naprawdę jesteśmy, co nas wiedzą najbliżsi i czego mogliby się dowiedzieć, gdyby trochę uważniej patrzyli. Słuchajcie, kino czasami naiwne, czasami głupiutkie, przegięte w tej swojej konwencji, ale naprawdę dobra rozrywka. Miejsce 9. Na miejscu 9 film o zupełnie innej energii niż Searching, a mianowicie Roma Alfonso Cuarón. I od razu wam mówię, możecie siąść na kanapie i już go obejrzeć na Netflixie. On tam jest też w kinach, ale Netflix, fajna sprawa. Meksyk, czarno-biały film. I od razu wam mówię, Alfonso Cuarón kradnie nagrodę Pawlikowskiemu za najpiękniejszy czarno-biały film roku. Zimna wojna już niech idzie, już jej nie chcemy. Roma, nowy, najpiękniejszy film. I to jest jeden z jego głównych atutów. W ogóle masteria techniczna i reżyserska. To, jak tu jest poprowadzona inscenizacja aktorów, ile tutaj się dzieje, jak ten czarno-biały, ale niesamowicie żywy Meksyk oddycha, ile to jest detalu i tak dalej. Dzieją się nieprawdopodobne rzeczy. Słuchajcie, kobieta idzie, nagle tłumy, tu przechodzą, tu jakiegoś kolesia, wystrzeliwują się, działa rzecz śliczna, ale zarazem też śliczna emocjonalnie. I od razu powiem, to nie jest film dla każdego, to jest slow cinema, to jest taki trochę nowohoryzontowy arthouse, który no, półtora godziny się rozwija, by nam dać ostatnie pół godziny jakiegokolwiek mięsa. Więc potok życia, który kończy się mocnymi emocjami, nie dla wszystkich. I powiem tylko tyle. Bardzo to polecam, bo śliczne na każdej płaszczyźnie. Nie do końca mi zagrało, ale no, prima sort. Miejsce 8. Miejsce 8 to trochę kłamstwo z mojej strony, bo mogliście o tym nie wiedzieć. Nie powiedziałem na początku, niektóre miejsca są podwójne i to jest właśnie takie podwójne miejsce. I dwa zupełnie różne od siebie filmy, czyli Nigdy Cię Tu Nie Było i Śmierć Stalina. Pierwszy z nich to Małe Wielkie Kino. Niektórzy porównują to do Drive, ale ja uważam, że Drive przy tym filmie to taka hamburgerowa popierdółka, ponieważ Nigdy Cię Tu Nie Było jest filmem zupełnie
innym, owszem, również skupionym na jednym bohaterze, którego gra Joaquin Phoenix, pięknie się na niego patrzy w brodzie, jest on uwikłany w świat przestępczy, ale też tak nie do końca i moralnie wątpliwy i o to chodzi przez miasto, realizuje swoje cele, na pewno będzie tutaj troszeczkę śmierci, ale jest to film mocniej zdecydowanie uwikłany w swojego bohatera, ze wspaniałymi zabiegami montażowymi, z nieoczywistymi tłumaczeniami, ale zarazem nie na tyle ukrytymi, by sobie z nimi jakoś tam nie poradzić interpretacyjnie, tak więc realizacja, bardzo subtelne gry światłami, montaż, to bardzo zasługuje i właśnie to psychologiczne podejście do bohatera sprawia, że jest to mały, lecz naprawdę wielki film ze świetną kreacją w środku. Co tu dużo mówić, strasznie polecam dla kogoś, kto szuka filmu na wbicie się, oglądanie non-stop i trochę w opozycji stoi Śmierć Stalina, która jest troszeczkę bardziej krzykliwa, trochę bardziej rozdmuchana, bo oto komedia o tym, co się dzieje po śmierci Józefa Stalina, jakie są walki o władzę i tak dalej. I powiem tylko tyle, no trzeba lubić czarny humor, bo oto zgrywa, parodia i absurd mieszają się ze zbrodnią, śmiercią, no i umówmy się, prawdziwą historią, chociaż nie wszystko jest oczywiście prawdziwe. Niesamowita plejada aktorów, fenomenalne, ale absolutnie fenomenalne dialogi, bo tym właśnie ten film stoi i surowy obraz realizacyjnie, ale czasami potrafiący zaskoczyć taką milutką igiełeczką pięknego jakiegoś zabiegu tam, zwłaszcza gdzieś pod koniec. Jak ktoś już widział, to pewnie wie, o co mi chodzi. Więc co wam będę dużo mówił, jeśli ktoś kocha absurd, jeżeli ktoś kocha dobry dialog i aktorów, którzy tu mówią po angielsku, co dla mnie było minusem, ale powiem tylko tyle, mam wrażenie, że ten angielski się tu świetnie broni. Trochę mi się to ogląda jak takie Norseman. Lepiej podkreśla absurd i zrzuca z tego ciężar no tego okrutnego Związku Radzieckiego, Stalina. No, świetna rzecz, boki zrywać. Ja się po prostu śmiałem non-stop, więc naprawdę polecam. Miejsce siódme. Miejsce siódme to ponownie miejsce podwójne, ale tym razem w jednym gatunku, bo to dwa filmy trykociarskie, czyli Avengers Wojna Bez Granic i Spider-Man Uniwersum. I o Avengers powiedzieliśmy już naprawdę dużo. Mieliśmy recenzję z Barem, serdecznie wam polecam. Odwołuję się do niej, możecie tam zajrzeć. Ale powiem tylko tak, Marvel robi to z klasą i nie chodzi mi o to, że to jest tak rewelacyjny film, bo jest tu kupa głupot, o Jezus, i czasami złe efekty się trafią, ale jednak projekt na skalę absolutnie historii kina. 10 lat uniwersum podsumowany jednym filmem, dopóki przynajmniej nie wyjdzie teraz Endgame, czy jakkolwiek to się będzie nazywało, więc słuchajcie, naprawdę wszystko zagrało. W końcu podsumowanie, na bohaterach nam zależy. Złol jest bardzo fajny, no i głupot jest, jak już wspomniałem, dużo, ale świetnie się to ogląda, jest świetna realizacja i po prostu świetna rozrywka, świetny fan dla kogoś, kto śledził ten serial oczywiście. A z drugiej strony Spider-Man Uniwersum, powiem chyba tyle, najśliczniejsza animacja, jaką widziałem w tym roku, najbardziej oryginalna na pewno. Komiks absolutnie na ekranie, te wszystkie onomatopeje, te wszystkie malutkie tutaj wkładeczki, te wszystkie nawiązania i zabawy z popkulturą i samym Spiderem. Są tam też aberracje chromatyczne. Aberracje. Historia standardowa, powiedzmy, ale bohaterowie, każdy jest podszyty jakimś dramatem, każdy ma swoje jakieś backstory i naprawdę to świetnie zaczyna siedzieć. Ja wam oczywiście niczego tutaj nie będę zdradzał, ale naprawdę się to układa, a zarazem jest tu takie w centrum bardzo wyraźne, jasne, takie spider przesłanie, które zawsze płynie z tego bohatera, więc nawet można się czasami wzruszyć, kto wie. Świetna animacja, ale mówię, komedia bardziej akcji, bo bardzo, bardzo taki film na zgrywę, coś takiego, więc Avengers i Spider-Man, dobry rok dla kina superbohaterskiego. Miejsce szóste. Miejsce szóste, Wyspa Psów. Słuchajcie, jestem winny, po prostu kocham Wesa Andersona, jego kolejne piękne kompozycje, wspaniałą animację domuskaną jeszcze bardziej niż fantastyczny Pan Lis, te wszystkie zabawy z kulturką, ten absurd i te dziwne dialogi rozgrywane między bohaterami. Wiem to już któryś raz, ale ja ciągle jestem przez to kupowany i uważam, że ten film jest zwyczajnie prześmieszny. Ja cały czas boki zrywam, jakby non-stop mi się to poda, jak psy walczą o torbę śmieci, jest no absolutnie mógłbym leżeć i kwiczeć, więc nie będę wam nawet dużo mówił, recenzja jest na kanale, możecie po prostu ją obejrzeć i zobaczyć, co o tym myślę, a tymczasem możemy przejść do miejsca kolejnego, no bo Wyspa Psów, klasa sama w sobie, kupcie, oglądajcie, piękna rzecz. Miejsce piąte.
Mamy połowę listy, więc odrzućmy te wszystkie takie dziecięce rzeczy, tam jakieś pieski, jacyś superbohaterowie, fu, bo to jest dla dzieci, każdy to wie. I skupmy się na czymś, co naprawdę waży, czyli piąte miejsce, niemiłość. Słuchajcie, no seans o wadze tony, seans na pewno nie dla wrażliwych. Od razu mówię, bardzo ciężkie emocje, bardzo ciężkie relacje rodzinne, ale nie tylko relacje rodzinne, ponieważ to jest film zbudowany na oczywiście o dwojakości, odczytywaniu kolejnych znaków, znaczeń i tak dalej. No i możecie czytać to jako po prostu konflikty rodzinne i jakby te problemy, ale zarazem jako świetną metaforę relacji Rosji z Ukrainą we współczesnym konflikcie, który się tam dzieje. Reżyser tego nie ukrywa, jakby jest tu bardzo dużo wyraźnych znaków, czasami bardzo, bardzo nachalnych, ale zarazem no, tworzy to bardzo dobrą, spójną całość z bardzo mocnym ładunkiem emocjonalnym i zarazem realizacyjnie jest świetnie. Film naprawdę się dobrze prezentuje i ma parę tak wspaniałych zabiegów montażowo-narracyjnych, że no, ja po prostu klękam. Takie przedłużone sceny z ciszą i symbolika absolutnie kradną moją duszę. Dostępne na DVD i być może VOD, nie sprawdziłem tego. Naprawdę zobaczcie, niemiłość, ale dla widzów o mocnych nerwach. Miejsce czwarte. Miejsce czwarte i ponownie Anderson, ale nie ten Anderson. Paul Thomas Anderson i jego najnowszy film Nić Widmo. Ponownie duet z Danielem Day-Lewisem i ci panowie udowadniają po prostu, że perfekcja istnieje, bo ten film wygląda dosłownie tak, jakby go stworzył jego główny bohater. Jest dopięty na ostatni guzik, niteczka idzie do samego końca, a ten ścieg montażu jest absolutnie niezauważalny. I na tą genialną, no powiem tylko tyle, tak elegancką stronę techniczną, że no człowiek głupio się czuje oglądając ten film w dresie, przypada cała warstwa fabularna, która wcale nie jest jedną z tych łopatologicznych, okropnych, jakichś takich, wiecie, opowieści o geniuszu i tak dalej. Nić Widmo to film, który przerzuca swój ciężar fabularny na relacje między postaciami, a są to bohaterowie pełnokrwiści o bardzo skomplikowanych i trudnych charakterach, którzy trą się o siebie o niczym dwa iskrzące miecze i widz musi zobaczyć, co z tego wyjdzie. Jednym słowem opowiem wam tyle. Bądźcie uważni, śledźcie to i nie dajcie się zwieść czasami takim nachalnym motywom, które film rzuca na pierwszy ogień, na pierwszy ruszt, bo jednym słowem gdzieś tam w drugim, trzecim planie są zaszyte bardzo miłe motywy, które uzupełniają tutaj portretów psychologicznych, których zrozumienie będzie absolutnie kluczowe, w pełni cieszyć się tą fabułą, ale nie bójcie się. To nie jest film niezrozumiały, a tylko wymaga odrobiny skupienia, bo to jest też jego moc. Pomimo tego, iż inny, iż zawieszony w warstwie, którą trzeba troszeczkę pointerpretować, to nie jest to film arcy trudny, czy jakiś taki, jak wiecie, za bardzo wykręcony, więc tylko trochę uwagi, moi widzowie. Pokłony dodatkowe. A teraz, tak jak wspomniałem, przed top 3 wzmianki honorowe, czyli tak zwane 11 miejsca, które prawie się załapały, ale jednak nie do końca. I lecimy. Słuchajcie, nowa Suspiria, remake klasycznej Suspirii Dario Argento. Film, który umie zbudować swój własny charakter, jest zupełnie innym obrazem i uważam, że bardzo udanym remake'iem, chociaż nie do końca kupuje wszystkie jego rozwiązania. To jest na pewno nowoczesny, uwikłany w symbole post-horror. Bardzo serdecznie polecam. Rzecz druga, czyli wróćmy tego Pawlikowskiego, Zimna Wojna, recenzja jest na kanale, serdecznie Was zapraszam. Świetnie zrealizowane, światowe, absolutnie polskie kino o miłości, czasami trochę naiwne, ale też pięknie zrealizowane, z pięknymi absolutnie piosenkami. No i Joanna Kulik zasługuje na wszystkie pochwały. Może nawet wygrać Oscara. Czemu nie? Rzecz trzecia. Tajemnica Silver Lake. I od razu Wam powiem, jeżeli lubicie jakieś kody, zagadki ukryte w filmach, coś takiego, to jest film dla Was. Film oparty na absurdzie, w którym dziwne religie mieszają się z zabójcami psów, wielką konspiracją jakby wszystkich możliwych organów. No, powiem tylko tyle. Szaleństwo na ekranie niemal się dostał, chociaż dla mnie tutaj sporo rzeczy szczyka, ale jednak mega, mega zabawa. Serdecznie polecam. Rzecz następna, znowu polski film. Szkoda, że się nie załapały do rankingu, naprawdę, no ale sorry. Wieża, Jasny Dzień, debiut Jagody Szelc. Jasne, to może nie jest... Jest recenzja na kanale, zobaczcie. I teraz powiem tak, to może nie jest najbardziej odkrywcze kino światowo, ale na pewno jest to powiew świeżości w polskim kinie, bo to
wspaniały film, taki otwarty na interpretację, trochę dziwny, trochę taki weird, troszeczkę straszny horrorowo, a zarazem uwikłany właśnie w te takie rodzinne relacje, taki codzienny brud. Świetnie, ale no jeszcze trochę za mało na ten top. Świetny scenariusz, naprawdę brawo, że to nie jest jeden z tych takich oklepanych, Boże, setup, payoff, coś tam, zwrot tutaj, no już skończmy z tą łopatologią. No i rzecz ostatnia, którą Wam polecam tutaj, Climax Gaspara Noé. Film, który wywołał mnie tak skrajne emocje, że ja do tej pory nie wiem, czy dać mu 1 czy 10 na 10, więc nie mógł się znaleźć w topie z tego powodu, ale powiem tylko tyle. Gaspar ładuje tutaj wszystkie swoje ulubione motywy, wszystkie działa, film jest rewelacyjnie zrealizowany. Zaczyna się piękną sceną absolutnie tańca, która już powinna przejść do klasyki takich scen i no szaleństwo wisi w powietrzu. Od pięknego tańca, po dziwne rozmowy o seksie, po mordy i tak dalej i uwolnienie pierwotnych, agresywnych sił. Film przeżycie na pewno trzeba zobaczyć i znienawidzić lub pokochać, a tymczasem przejdźmy do miejsca trzeciego. Miejsce trzecie. Chyba tytuł tego filmu zesłał go na to miejsce, bo właśnie tutaj na miejscu trzecim 3 billboardy za Ebbing, Missouri. Słuchajcie, film, który miesza gatunki dokładnie tak jak lubię, bo tylko tyle powiem. Brud, ściek, zbrodnia i naprawdę ciężkie emocje mieszają się z absurdem, śmiechem, czarną komedią i takim redneckowym, prześmiewczym klimatem. I to wszystko tutaj jest i to można czytać na dwa fronty i każdy zobaczy coś w tym innego. I powiem tylko tyle, ktoś nawet mógłby powiedzieć, że są to takie zwierzęta nocy zrealizowane przez Quentina Tarantino czy tam na przykład Guya Ritchiego, ale to nie jest ich film. To jest film Martina McDonagha i to od razu widać, że to jest facet, który ma rękę do tego, jak właśnie mieszać gatunki, że wie, że komedia najmocniej potęguje dramat, a dramat najlepiej potęguje komedię i jest to w takim pięknym zazębieniu. A film opowiada o rzeczach absolutnie uniwersalnych i pozwala lepiej zrozumieć w ogóle świat. Jest niemalże terapeutyczny, nawet bym powiedział, pomimo tego, iż odjechany i trochę przegięty, bo to ukazuje, jak świat potrafi być niesprawiedliwy, jak łatwo w poszukiwaniu sprawiedliwości zacząć pragnąć zwykłej zemsty, jak to, że nasze życie jest ciężkie, w ogóle nie usprawiedliwia niektórych naszych działań i nie mówi, że nagle inni nie mogą mieć podobnych dramatów podszytych pod sobą. Mówi też o tym, jak nawet najtwardsi, nawet ci zbudowani z czystego kamienia potrzebują bliskości i miłości i opowiada o tym wszystkim w konwencji tego małego, dusznego miasteczka, które jest niestety podszyte okropną, paskudną zbrodnią. Opowiem tylko tyle. Brawo, brawo, brawo. Miejsce drugie. Na miejscu drugim coś, czego wielu się zapewne spodziewało, bo zrobiłem temu filmowi naprawdę pozytywną recenzję. Hereditary, dziedzictwo. Słuchajcie, film, który stawia grubą kreskę pod gatunkiem zwanym horror i po prostu łączy w sobie piękno różnych nurtów tego gatunku, bo oto post-horror, taki nowoczesny, artystyczny horror miesza się z chamskim, jumpscare'owym horrorem, który króluje od początków lat od 2000 i zarazem miesza to bardzo sprawnie z dramatem rodzinnym i czarnym humorem i powstaje mieszanka absolutnie wybuchowa, coś co spokojnie właśnie można nazwać kropką nad i horroru. I chociaż niektórzy mówią, że to przejścia są za ostre, że tutaj coś tak i nie tak, zresztą zobaczycie też w mojej recenzji, wyznaczam takie rzeczy, to jednak opowiem tylko tyle. Zabawa gatunkiem, samoświadomość jaka jest w tym filmie i ogólnie to, że potrafi nas właśnie rozśmieszyć, troszeczkę wystraszyć i zesłać do nas prawdziwą bombę emocjonalną, a nawet zaskoczyć, sprawia, że no, prawie że nie ma sobie równych w tym roku. Jest to jeden z najwspanialszych seansów, który nie tylko zaskakuje nas konstrukcją fabuły, ale zarazem potrafi zaskoczyć realizacyjnie i od pięknych, długich mastershotów po jakieś takie dziwne, ostre cięcia, po wspaniały motyw z makietą i tak dalej. Piękne rzeczy technicznie, fabularnie dla miłośników horroru, jazda obowiązkowa. Miejsce pierwsze. Uff, to była jazda, ale docieramy do miejsca pierwszego. Proszę Państwa, będzie kontrowersyjnie, na pewno nie jedna osoba się tego nie spodziewała, ktoś się będzie kłócił w komentarzach na bank, ale to jest mój ulubiony film 2018 roku i jeszcze Wam nie zdradzę tytułu. Najpierw nabuduję to troszeczkę. Słuchajcie,
To nie jest film postawiony artystycznie na przykład tak wysoko jak, nie wiem, Roma. To nie jest kino rozrywkowe jak na przykład Avengers czy Spider-Man Uniwersum. To na pewno nie jest tak odjechane kino jak na przykład Trzy Billboardy czy Oczy czy Hereditary. Nie jest też tak ciężkie jak na przykład Niemiłość. Ale to jest film, który jak dla mnie stoi w idealnym balansie gatunkowym. Jest tak płynnie przechodzi pomiędzy jednym a drugim, że wręcz nie jesteś w stanie powiedzieć, czy doszło do jakiejkolwiek zmiany. Ma pięknie zaplanowany skrypt, w którym to, co takie magiczne, inne, troszeczkę ulotne, miesza się z tym, co takie ludzkie i brudne. Nawet jego tytuł to zasugeruje. Jego realizacja jest prościutka, ale miła, wysmakowana, na pewno dla oka przesympatyczna, ale zarazem nikt by nie powiedział, że są to fajerwerki, bo ten film taki jest. Stoi pomiędzy tym, co wspaniałe i fajerwerkowe, a tym, co takie ludzkie i bardzo, bardzo przyziemne. Proszę Państwa, film Dusza i Ciało. Nie mam właściwie słów. Film został wydany w Polsce na DVD, VOD i musicie go koniecznie zobaczyć. Historia jest prosta, miła, ale unikatowa na swój sposób i faktycznie porusza te dwa aspekty z tytułu. Jest tu na pewno rozgrzebywanie duszy i bardzo, powiedzmy, grzebanie w ciele, więc ja Wam nie chcę zdradzić nic więcej, powiem tylko tyle. To jest film, na którym uśmiech i łzy cisną się w tym samym momencie. Niezręczność tańczy dosłownie z takim zwykłym, miłym, ludzkim uczuciem, kiedy się krzywicie i bawicie idealnie w tym samym czasie. Jest to film, który chłodzi nas, bo jest taki, jest dziwny, wychłodzony, spokojny, w ogóle jest węgierski, więc język jest absolutnie niezrozumiały, ale zarazem rozgrzewa nas od środka. Film, który ma śliczną, delikatną muzykę i fajny kawałeczek wzięty sobie z płyt, więc zobaczycie, jest to taki tak naprawdę tylko jeden taki wokalny utwór, fajny, odkryjcie go sami, spiszcie sobie nazwę, posłuchajcie później na Spotify'u. No, powiem tylko tyle. Dla mnie kino idealne i pomimo, iż nie w żadną stronę wychylony mocniej czy słabiej, to utrzymane w tym słodkim balansie, który Misiu uwielbia, kocha i uważam, że wow, Dusza i Ciało. Film 2018 roku i powiem Wam, bardzo długo czekałem, żeby był na liście, bo obejrzeliśmy go z Barem na Nowych Horyzontach, o Jezu, już tak dawno, że zapomniałem, że go w ogóle obejrzałem, a był tak cudowny, ale spokojnie odświeżyłem przed topem, więc nie ma mowy o nieporozumieniu. Dusza i Ciało, najlepszy film 2018 roku. To już wszystko, co przygotowałem dla Was na dziś. Słuchajcie, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, pokłóćmy się troszeczkę, powiedzcie, jakie filmy były dla Was najlepsze, wrzućcie swoje topki, pogadajmy o nich, pokomentujmy, mówmy o tym, jak świetne są te realizacje, jak piękne są te skrypty, co was oczarowało, co Was rozczarowało, czemu jestem najgorszym absolutnie recenzentem w całym internecie i nie doceniłem Waszego ulubionego filmu. To wszystko w komentarzach. Moi drodzy, trzymajcie się, dyskutujmy kulturalnie o kulturze. Buziaczki dla Was. Pa!